Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu aktualizacji do World of Warships. Tym razem mamy numer tutaj na ekranie 12 i 8, także aktualizacja związana z urodzinami WoWsa. 8. rocznica, szanowni Państwo, 8 lat już siedzimy w tym, także szmat czasu zleciał, powiem szczerze. Ale to będę dalej się żalił. Więc tak, 8 lat. Urodziny WoWsa, jedna z najbardziej oczekiwanych aktywności w ciągu roku, jakie mogą się w WoWsie pojawić. Druga z nich to jest świąteczne zbijanie śnieżek, czyli star kontenery, węgiel i inne rzeczy. Tutaj mamy super kontenery. Jak będą wyglądały obchody rocznicy w tym roku? Szanowni Państwo, nowy port. No taki niezbyt historyczny dla tych, którzy wolą takie bardziej realistyczne tematy. Będziemy zdobywać sobie żetony jubileuszowe, za które będziemy mogli dostawać albo super kontenery, albo konkretne okręty. Zagranie okrętami 5, 7, 30, 8, 9, 70, dychy i super okręty 200 żetonów jubileuszowych i za darmową przepustkę zrobioną do końca 1250 żetonów. I teraz tak, co będziemy mogli sobie tutaj za te żetony wziąć? Krążownik Bayard 6250 punktów, żetonów, przepraszam, do 110 kontenerów, 200 żetonów jubileuszowych za każdy, stały kamuflaż, jakieś tam naszywki, pierdoły i inne głupoty. Większość interesują pewnie albo stałe super kontenery, albo ewentualnie Bayard, jeżeli go w porcie nie mają. Okręt naprawdę warty posiadania, także jeżeli nie macie, zbierajcie, będziecie zadowoleni. Stały kamuflaż na Zjetena. Coś tu jest jeszcze na temat, o, jeden kupon oferujący 50% zniżki na okręt 8 poziomu za 3000 żetonów. I to jest lista okrętów, które będziemy mogli z tym żetonem sobie kupić. Niestety nie ma tutaj nic z tych, co bym chciał kupić, no ale trudno. Co dalej? Tu jest ważna informacja teraz. Jeżeli posiadacie okręt Bayard oraz wszystkie okręty z listy, to dostaniemy 3000 stali. To i tak jest dobra opcja, bo ostatnio za zdobywanie okrętów premium superkonteneru dostajemy kredyty, także no przedni deal, naprawdę super. Dodany zostanie również Karl von Johann, przepraszam, nie von, tylko Karl, który to będzie? 14 Johann, wraz ze stałym kamuflażem. Czym jest ten okręt, to niestety tutaj nie za bardzo jestem wtajemniczony, ale mniejsza o to. Jedna z pozytywniejszych decyzji Wargamingu w ostatnich czasach. Otóż, szanowni Państwo, eskorta sterowców zostanie dodana jako tryb bitwy losowej. Bardzo fajnie, bo to jest jeden z najlepszych pomysłów, na jakie WoG ostatnio wpadło. Równie dobry tryb co wyścig zbrojeń, bo sprawia, że w tych bitwach się coś dzieje. Nie siedzimy na końcu mapy i nie czekamy, aż jedni drugich wyrżną, czy podobne rzeczy, także nie jest tak nudno. Tu się coś w tych bitwach dzieje, także wielki plus za to. Tutaj Wargaming tam pisze, że no nie wszyscy zadowoleni, będą jakieś tam drobne zmiany, będą obserwować, jak coś to będą zmieniać. No, oby w dobrym kierunku, bo wiadomo, że to jest Wargaming i się wszystkiego można spodziewać. Tak się to prezentowało. Kto nie grał, niech zagra, naprawdę warto. Stocznia. No dalej się stocznia buduje, Luszun w stoczni. Przepustka premium. Tutaj będziemy mogli za zrobienie całej przepustki premium dostać krążownik duplex. Niestety nie pamiętam, który to jest tier, ale będzie można taki okręt sobie zdobyć. Hiszpańskie krążowniki będą wreszcie w pełni dostępne, także przedwczesny wytrysk z dostępem do tego drzewka już się zakończył i będziemy mogli sobie pełnoprawnie pograć tymi okrętami. Potyczki. Jaki for... A, w sumie chuj te potyczki. Nagrody są i tak porywające, że nie warto chyba siedzieć tutaj 60 bitew, żeby je zdobyć, no ale zawsze to jakaś odskocznia od tego, co się dzieje na randomach, ewentualnie rankingówkach. Mamy tutaj okręty 6 tieru 5x5, druga runda 7 6x6, trzecia runda 6 2x2 i czwarta runda 7 7x7. Okręty podwodne i lotniskowce są niedozwolone. To jest najlepsza informacja w tym wszystkim. Wsparcie na YouTubie. Co to jest? Aha, my zapłacimy, oni nam coś dadzą. Także. Usprawnienia w łowach obfitości. Co to jest nawet? Nie powiem szczerze, nie wiem, co to jest. Aha, to wydarzenie nie jest planowane na aktualizację 12.8, a nie kilka kolejnych. Także nie jest to w tym momencie zbytnio istotna rzecz. Zmiany i ulepszenia. Zobaczmy sobie.
Sygnały. Będzie można kupować z poziomu portu. Zmieniono informację o powiadomieniach, ulepszenia ustawień. Zmiany w równoważeniu. Tu sobie zerknijmy, bo dosyć istotna sprawa została zmieniona. Teraz przy strzelaniu z działami dodatkowymi zasięg wykrywalności okrętu może się zwiększyć, jeśli zasięg strzału dział dodatkowych jest większy niż widoczność okrętu. Czyli nie będziemy już mogli strzelać sobie sekundarką z niewidki, o ile w ogóle było to możliwe, powiem szczerze, nawet się nie orientuję, żeby takie okręty istniały. Ale co najważniejsze, zmiana ta nie wpłynie na wykrywalność okrętów strzelających z działami dodatkowymi z zasłony dymnej. Bardzo dobrze, bo to jest dosyć kluczowy aspekt dla kilku okrętów i gdyby to było zmienione, to byłaby kicha. Taki na przykład Napoli czy większość włoskich okrętów miałaby naprawdę ciężko. Także bardzo dobrze, że to wykluczyli. Naszywki, flagi, kapitanowie, kamuflaż na to jest okręt, który przypomina Duncana, ale ma inne parametry. To dobra, ale zerknijmy sobie trochę dalej. Tu mamy jakieś tam chińskie wersje. I tutaj mamy tak, parametry podobne do Agira, ale inny unikalny wygląd. Czyli co, podobne czy takie same? Bo tutaj nie jest sprecyzowane. Mam nadzieję, informacje o zasobach zdobycia, o sposobach zdobycia tej nowej zawartości przekażemy w przyszłości. I ten okręt ma parametry podobne. Ma podobne parametry co Lion. Nie wiem, dla mnie to zdanie to brzmi tak średnio po polsku. Można by to ładnie napisać, tym bardziej, że tam nie siedzi jakiś dziczek spod sklepu, tylko ktoś rozsądniejszy powinien to pisać. Tak mi się to jakoś to kłóci tutaj dźwiękowo, ale mniejsza o to. Wyprawa na biegunkę północną jakieś tam. Przyszłe zmiany. Co dostało wprowadzone do testów? Picardy, Michelangelo, Navarin i Komisar. Nie mam pojęcia co to za okręty, powiem szczerze. Ale dobra. Ogólnie fajnie, że wprowadzają bitwy tę eskortę lotniskowców do bitew losowych. To jest na pewno na plus. Jak będą obchodzone te ósme urodziny? No jak widać, troszeczkę w zmienionej formie, że do tej pory byliśmy przyzwyczajeni. Ja, szanowni państwo, kończąc ten materiał, chciałbym was poinformować, że powoli też opuszczam kotwicę na tym kanale, bo dobijam 8 lat w tej grze i powiem szczerze, moje zasoby zainteresowania tą grą dosyć szybko się wypalają na chwilę obecną. Tym bardziej, że na YouTubie tych filmów pojawia się bardzo mało, na Twitchu streamów też jest, no streamy pojawiają się w miarę regularnie, ale druga sprawa jest taka, że mało kto je ogląda, także wiecie, no po 7 latach tworzenia filmów z jednej gry liczyłem troszeczkę na nieco inny odbiór, ale że im mój zapał wygasł i wasze zainteresowanie spada, to chyba będziemy się powoli żegnać. Jeżeli podejmę taką decyzję już ostatecznie, to na pewno dam wam znać i będziemy się w jakiś tam sposób mogli fajnie, mam nadzieję, pożegnać. Także w tym materiale wszystko. Piszcie w komentarzach, co uważacie na temat tej aktualizacji i do usłyszenia niebawem. Cześć i na razie.